No, Dzimek, powiedz, w czym lubisz, albo w czym lubiłeś grać? Stanowczo Adidas. Moje czasy przede wszystkim dominowały najlepsze. Tak ja uważam, wtedy obuwie. Jak najbardziej Adidas, Copa Mundiale, World Cup. Tak. Klasyka generalnie. Klasyka. Do tej pory zostałem, można powiedzieć, przy tej klasyce, chociaż no, te buty cały czas idą, tak jak Nike przede wszystkim, które jest bardzo promowane, Adidas też zresztą, przez Messiego. Cały czas medialnie jest to na pewno bardzo wysoko. Nie mówię, że tylko w Adidasie. Ty widzę czarno-białe cały czas, klasyka cały czas. Tak, no teraz z racji tego, że już zajmujemy się trenerką, także są Mundial Teamy na spodzie, także, ale ogólnie przede wszystkim Adidas. Małe epizody, jeżeli chodzi o obuwie firmy Nike. A jeżeli Nike, to w czym i dlaczego? W czym i dlaczego? Lanki, z racji tego, że byłem napastnikiem, pomocnikiem, zawsze osobą. W tamtych czasach było łatwiej grać w lankach, były inne boiska przede wszystkim i to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo te boiska, które dzisiaj mamy, są to boiska, no można powiedzieć, jak się mówi, dywany. O nie było inaczej, inaczej się grało, oczywiście inaczej się grało. No, obrońca był od typowych takich długich okrętów, a im bliżej przodu, to bardziej techniczny zawodnik. Albo krótsze pręty, albo lanki, tak. Zawsze lanki, rozumiem, tak? Stanowczo, nawet jak deszcz padał, wbrew temu co trenerzy, zawsze te lanki gdzieś tam były zakładane. Sporadycznie mogę powiedzieć, że to były wkręty, ale to już musiało być naprawdę bardzo grząsko na boisku. No dobra, ale jeżeli chodzi o te Nike, o te Nike, nie jestem w stanie powiedzieć, nie pamiętam. Nie pamiętasz modelu? Modeli, jakie to były. Ale no były takie. Były takie, które akurat odpowiadały mojej stopie. No teraz generalnie tak domyślam się, rozmawiałem bardziej czasy Jagiellonii, UKS-u, gdzieś Śląska. Śląsk, tak. A powiedz, ten ostatni, powiedzmy, okres piłkarski, już wtedy nie kariery, a bardziej przygody, bo tak dla siebie w Aruncie Gołdach jeszcze jak coś tam się ruszałeś, czy stanowczo dla siebie, Sokółka, Pogoń Łapy, tak, to tam powiedz, jak zaobserwowałeś, w tych niższych ligach zawodnicy co wybierali? Na pewno przeważającym obowiązkiem było firmy Nike, bo miałem do czynienia z młodzieżą, tak? Młodzieżą, która Ronaldo, zapatrzeni, tak, Nike, tak, zapatrzeni, no i częściowo Adidas, ale w 80% mogę powiedzieć, że to Nike przeważało. A to zdarzały się w trzecich, czwartych ligach najniższe modele też, czy, przepraszam, najwyższe modele, czy raczej zdarzały te niższe? Zdarzały się, jak najbardziej się zdarzało, dlatego że niektórzy mogliby nic sobie nie kupić, a mieć te buty, tak w cudzysłowie mówiąc. Zawsze chcieli, żeby ta noga jakoś była zdobiona. A warto, twoim zdaniem, inwestować w obuwie? Warto, jak najbardziej, jeżeli komuś odpowiada, czasami niektórzy lepiej czuli się w jakimś danym modelu i psychologicznie podchodząc, może im się nawet wydawało, że lepiej grają w piłkę. Nie wiem, to już należałoby ich spytać, tak? Bo to no, każdy indywidualnie podchodzi do takiej rzeczy. Na pewno te buty z górnej półki, można powiedzieć, które są bardzo drogie, zazwyczaj gdy są wprowadzane na rynek, tworzą jakąś barierę, ale czy to będzie miesiąc później, czy dwa miesiące później, zawsze było widać, że ta młodzież gdzieś szuka tego nowego modelu, tak? No, dzięki serdecznie, Zidek. Nie ma sprawy.